Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Przygotowałem dzisiaj dla Was kolejny raport z kolejnych oględzin. Co to było za auto, jaki to był test, jak wypadło w naszym raporcie, czy będzie godne polecenia, czy nie. Wszystkiego się zaraz dowiecie. Był to Maxi Test, samochód sprowadzony z Niemiec, Audi Q5 z 2017 roku. Przebiegiem 159 tysięcy km, jednostka benzynowa 2.0 TFSI, generująca moc 252 konie mechaniczne. Pierwsza rejestracja tego samochodu była w listopadzie 2017 roku i pojazd został wyceniony przez sprzedającego na kwotę 139 900. Dużo, niedużo. Kwestia, w jakim stanie to auto. Czy to będzie auto, które warto będzie się nim zainteresować? Będzie to taka perełeczka, że Niemiec do tej pory dzwoni, żeby posłuchać głosu silnika, jak to niektórzy śmieją, albo goni do granicy? Czy może jednak auto, które trzeba będzie sobie odpuścić, sprowadzone typowo w celu zarobkowym, niegodne w ogóle uwagi ani zainteresowania. Ok, przechodzimy dalej do materiału. Co było w opisie? Co nam powiedział sprzedający? Co nam przedstawił w samym ogłoszeniu? Tak jak wspomniałem, Audi Q5 2.0 TFSI, samochód z napędem quattro, skrzynia automatyczna e-tronic. Samochód w S-Line od pierwszego właściciela, modelowo z 2018 roku, 100% bezwypadkowy, że udziela gwarancji, że samochód jest bezwypadkowy, że wszystkie szyby są oryginalne. No i podaje tutaj szczegółowe wyposażenie tego pojazdu. Co do ceny, tak jak wspomniałem, cena no nie mała, 139 900. Według statystyk Automoto jest to cena powyżej ceny rynkowej. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Jestem na miejscu, weryfikuję, sprawdzam, czy faktycznie tak jest. Standardowo nasz test zaczyna się od kontroli zewnętrznej pojazdu, pomiar warstwy lakierniczej. I faktycznie potwierdza nam się, samochód jak najbardziej cały w oryginalnej warstwie lakierniczej, szczeliny w porządku, szyby fabryczne, szyba czołowa była tylko wymieniona, bo jest z 2019 roku, ale jest oryginalna Audi, więc musiała być wymieniana w ASO. Opony z 2019 roku, bieżnik w granicach 5,5 mm na felgach aluminiowych 20-calowych. Normalne ślady eksploatacji, delikatne jakieś tam uszkodzenia lakiernicze na tylnym zderzaku, jakieś spiaskowania na przednim. Nic specjalnego, nic szczególnego, nic strasznego tutaj nie wyszło, więc wszystko jak najbardziej na plus. Potwierdza się to, co sprzedający deklarował w ogłoszeniu. Przechodząc do kontroli wewnętrznej, jak ten pojazd w środku wygląda. Czy jest zadbany, czy jest zniszczony, czy może coś tam było nie tak. Również wnętrze jak najbardziej zachowane w ładnym stanie, normalne ślady eksploatacji, oczywiście czyste, odświeżone, przygotowane pod sprzedaż. Systemy i urządzenia wszystkie jak najbardziej sprawne. Pasy bez większych zużyć, bez mechaceń. Kierownica, okładziny tutaj pedałów, lewarek niezniszczone, niepoprzecierane. Cała, tak jak wspomniałem, elektronika, która też się tutaj znajduje na pokładzie, gdzie coś mogliśmy sobie włączyć, dotknąć, uruchomić. Wszystko jak najbardziej na plus, wszystko jak najbardziej sprawne. Fajnie. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do kontroli komory silnika, wnętrza bagażnika. Tutaj również płyny eksploatacyjne w porządku, nie mamy żadnych wycieków, osłony kompletne, brak uszkodzeń, jakikolwiek tam osłon, czy nawet uszkodzeń mam tutaj na myśli, na elementach takich jak śruby,
Nic tu nie było demontowane, nic nie było kręcone. Wszystko jest tak, powinno być. Kompletne wyposażenie w bagażniku. Plus tutaj sprzedający dorzuca, bo tutaj dostał też od poprzedniego właściciela relingi dachowe. Fajnie, jest to na plus. Mógł tego nie dawać. Jest, tak jak samochód przyjechał, tak go przekazuje dalej. Co do jazdy, udaliśmy się na jazdę próbną. Samochód jak najbardziej zachowywał się poprawnie. Skrzynia w porządku, podczas hamowania, przyspieszania. Nie było żadnych jakichś niepokojących odgłosów. Również podczas hamowania, jakiejś jazdy dynamicznej. Oczywiście jazda odbyła się w warunkach drogowych. Co mogłem sprawdzić? Urządzenia, które również wspomagają nam samą jazdę, jak tempomat, ABS, kontrola trakcji, czujniki i tym podobne rzeczy. Wszystko jak najbardziej sprawne, wszystko jak najbardziej na plus. Udaliśmy się na stację kontroli pojazdu w celu weryfikacji tego pojazdu od spodu. No i jak tam od spodu? Od spodu również wypadł nam całkiem dobrze. Osłony kompletne, brak wycieków, amortyzatory suche bez wycieków, tarcze, klocki, tak, zużyte można powiedzieć w 50%. Ewentualnie, jeżeli bym się miał czepiać, to klocki z tyłu by były do wymiany. Jakieś takie niewielkie, minimalne naloty korozyjne na elementach stalowych zawieszenia i tam układzie wydechowym, ale to naprawdę jest taka drobnostka, więc jest to normalne, nie ma się za bardzo czym przejmować. Oczywiście podpiąłem go pod komputer diagnostyczny po wykonaniu jazdy testowej, po tej stacji diagnostycznej, jak wróciliśmy na miejscu. Był jeden błąd w sterowniku silnika. Był to błąd od zaworu regulacji ciśnienia do ładowania, więc tutaj najprawdopodobniej trzeba będzie sobie to sprawdzić, zweryfikować, ewentualnie wymienić, żeby ten błąd się nam nie pojawiał. Natomiast podczas samej jazdy nic na to nie wskazywało, żadnych komunikatów na desce nie było, ale taki błąd występuje. W pozostałych sterownikach, mam tutaj na myśli ABS, poduszki, skrzynia, jak najbardziej w porządku, czysto, bez żadnych usterek, bez żadnych błędów, jak najbardziej ok. Co do dokumentacji, tutaj dokumentacja, sprzedający to też potwierdził, jest prowadzona w wersji elektronicznej. No niestety nie postarał się, nie zrobił żadnego wyciągu, nie udostępnił tej dokumentacji do wglądu. Powiedział, że owszem, można sobie jak najbardziej sprawdzić i wyciągnąć fasu, natomiast on jej nie posiada. Był dokument tylko z badania technicznego, gdzie samochód w listopadzie 2020 roku miał przebieg 162. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Teraz, czy warto, czy nie warto? Powiem szczerze, jak najbardziej na tak. Warto się zainteresować tym egzemplarzem. Nie dopatrzyłem się tu nic strasznego. Samochód jak najbardziej przeszedł na test na plus. Co prawda auto jest czteroletnie. Przebieg 162 tysiące kilometrów. To jest właśnie przebieg, który był podczas ostatniego badania. Natomiast tu powiedziałem, że w ogłoszeniu był 159, bo był to przebieg pojazdu, jak został pojazd sprowadzony. Bezwypadkowy. Jedynie co tu mogę sugerować, to żeby nasz klient poprosił sprzedawcę o wyciągnięcie historii z ASO, żeby mieć potwierdzone przebiegi, serwisy, co było robione, kiedy i jak. Więc są auta również godne polecenia. Trzeba za nie zapłacić, ale trafiają się. Nie wszystkie samochody z rynku niemieckiego to totalne szroty. Jak widzicie, mamy żywy przykład. Więc z mojej strony jak najbardziej samochód polecony. Niemiec płakał, jak sprzedawał. A my widzimy się na kolejnych oględzinach.
Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.